Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. O Chryste wieczny kapłanie, dawco nowego przymierza, Tobie składamy z wdzięcznością modlitwy nasze i pieśni. Wyszedłeś z Ojca pałacu, przejęty naszą przewiną. Wstąpiłeś w łono dziewicy, ubogi oraz posłuszny. Ojciec wraz z Duchem namaścił Ciebie na arcykapłana, byś zgładził stare przewiny i wszystko w łasce odnowił. Najczystsza żertwo jedyna, z miłości krew swą wylałeś, by nowe dzieci już mogły Ojca pokojem się cieszyć. Jedyny nasz Zbawicielu, wieczna ofiaro ołtarzy, siedzisz na tronie najwyższym, aby się stawiać za nami. Chryste, najwyższy kapłanie, który królujesz na wieki, ofiaro wieczna i żywa, Ciebie i Ojca wielbimy. Amen. Pan przysiągł i tego nie odwołał. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu, panuj wśród swoich nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy. Zetrze królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku, dlatego głowę podniesie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan przysiągł i tego nie odwołał. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana. Zgłębić je mają wszyscy, którzy je miłują. Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm bogobojnym. Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy. Wszystkie Jego przykazania są trwałe, ustalone na wieki wieków, nadane ze słusznością i mocą. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, na wieki ustanowił swoje przymierze. Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości, wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Z radością dziękujcie Ojcu,
który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych, w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego Syna umiłowanego. W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z całego stworzenia. Bo w Nim wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła, i On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Mamy, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojcze, za nimi proszę, ponieważ są Twoimi, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze, za nimi proszę, ponieważ są Twoimi, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Do Boga Ojca, który swoją wolą wszystkim kieruje i błogosławi tych, którzy w Nim mają nadzieję, przez Chrystusa zanośmy nasze prośby. Z ufnością prosimy
wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Ty jesteś słowem Ojca, daj nam poznać, o co mamy prosić. Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste kapłanie, Ty jesteś chlebem życia. Spraw, aby wybrani żyli darem własnego kapłaństwa i w Tobie udoskonalili swoje oddanie. Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste uwielbiony, Ty zawsze wstawiasz się za nami u Ojca. Uczyń nas wiernymi w modlitwie, aby nie zabrakło robotników na Twoim żniwie. Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Panie, posłany przez Ojca, spraw, aby wszyscy w Tobie odnajdywali życie i drogę do Królestwa. Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Synu Boga Żywego, Ty śmiercią swoją śmierć pokonałeś. Przyjmij ofiarę życia naszych zmarłych i daj im radość wiecznej chwały. Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazywali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.